Takie informacje lubią zwłaszcza kierowcy. Remont kolejnej drogi zakończył się. Inwestycja zrealizowana w miesiącach od maja do października łączy ważny szlak komunikacyjny na odcinku 2 km 200 m. Przebudowano odcinek ulicy Plebiscytowej w Ostródzie oraz odcinek ulicy Jeziornej w Międzylesiu. Bardzo oczekiwana inwestycja na terenie powiatu, droga powiatowa. Całkowity koszt to prawie 6 milionów, z tego 50% dofinansowania z krajowego wsparcia finansowego na drogi powiatowe i samorządowe. Mamy zrobioną nawierzchnię, chodniki, ścieżkę rowerową, posadzone drzewa, w związku z tym kosztowo to około 6 milionów wyniosła cała inwestycja. Mamy dofinansowanie 50% właśnie, jak już wspomniałam, z programu Fundusz Dróg Samorządowych. Natomiast na 50% złożył się nasz samorząd, czyli powiat ostrudzki, gmina Ostróda i gmina miejska Ostróda. Takie połączenie środków samorządowych ze środkami z bardzo dużym wsparciem państwa daje możliwość zrealizowania bardzo wielu inwestycji, bo one są zwyczajnie potrzebne, bo one ułatwiają życie, bo one zapewniają bezpieczeństwo, bo one wreszcie wewnątrz naszego regionu lepiej nas komunikują. Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i unowocześnić je, co kolejno ma przełożyć się na rozwój gospodarki, a przede wszystkim na poprawę życia mieszkańców. I oby tak też się stało. Osiemnastu policjantów złożyło uroczyste ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy odebrał komendant wojewódzki Policji w Olsztynie Tomasz Klimek. Czy dodatkowa kadra przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa na terenie Warmii i Mazur? Po kursie podstawowym, jak już wrócą, nabiorą tej wiedzy teoretycznej i potem będą wykorzystywać ją w praktyce, no to wtedy możemy liczyć na ich pomoc, bo potrzebujemy policjantów. Mamy wakaty, oczywiście nie tak dużo jak w innych województwach, ale mamy i z chęcią przyjmujemy nowych policjantów. Liczymy na ich pracę dla dobra bezpieczeństwa tutaj na Warmii i Mazurach. Po przyjęciu ślubowania i powitaniu nowych funkcjonariuszy w szeregach warmińsko-mazurskiej policji nadinspektor Klimek wręczył policjantom publikację Policja Państwowa na północnych obrzeżach II Rzeczpospolitej, której autorką jest policjantka KWP w Olsztynie Aneta Lichota. Emocji tego dnia nie brakowało. Emocje są super. Czuję się dzisiaj takim spełnionym Polakiem. Noszę dzisiaj wspaniały mundur, który będzie towarzyszył mi przez większość mojej kariery zawodowej. I mam nadzieję, że godnie będę reprezentował nasz kraj. Co pana motywowało, aby właśnie policjantem zostać? Zawsze pan o tym myślał? Serce. Gdzieś wewnętrznie czuję, że po prostu to jest ta praca i mam nadzieję, że się spełnię. Czuję się wspaniale. To było moim marzeniem i spełniam je w końcu. Marzyłam o tym od najmłodszych lat. Jestem przeszczęśliwa, tyle powiem. Pani jedną z nielicznych kobiet, które właśnie weszły w szeregi policji. Czy pani zawsze myślała właśnie o tym, aby zostać policjantką? No to już od wczesnych lat dziecinnych mi towarzyszyło. A to, że jestem kobietą, no tak naprawdę to nie zwalnia mnie z obowiązku ochrony ludzi i pracy w społeczeństwie. Jednak by móc skutecznie wykonywać pracę na rzecz społeczeństwa, policjanci potrzebują nowego sprzętu. A jak to wygląda w tej chwili? Od kilku lat, odkąd obowiązuje program modernizacji policji, który jeszcze w przyszłym roku będzie obowiązywał i mamy też zapewnienia rządu, że będzie kontynuacja, może w innym wymiarze, ale podobnym programu, no to się zmienia polska policja i tutaj na Warmii i Mazurach też. Mamy zdecydowanie lepszy sprzęt, zarówno teleinformatyczny, uzbrojenie, wyposażenia wnętrz, też i mamy inwestycje, budujemy nowe posterunki, komisariaty, komendy powiatowe, tak też i też sprzęt transportowy i myślę, że to już jest widoczne, że jeździmy lepszym sprzętem, bardziej takim nowoczesnym. Myślę, że przestępcy mają się czego bać. Wśród gości honorowych byli m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Sylwia Jaskulska. Przystępujecie do policji, formacji, która ma swoją obchodzoną w tym roku stuletnią tradycję, do formacji profesjonalnej, do formacji, która stoi na straży bezpieczeństwa naszego państwa, bezpieczeństwa obywateli naszego państwa. Życzę wam wytrwałości. Podjęliście decyzję, ważną decyzję swojego życia.
przy akceptacji swoich rodzin, które was wspierają. Na pewno na to wsparcie będziecie każdego dnia mogli liczyć. Podczas uroczystości wyróżniono również grupę kilkudziesięciu policjantów i pracowników policji z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Brązowy medal za zasługi dla obronności kraju otrzymali Arkadiusz Sylwestrzak, pierwszy zastępca komendanta KWP w Olsztynie, oraz młodszy inspektor Andrzej Parniewicz, zastępca dowódcy oddziału prewencji policji w Olsztynie. Biorąc pod uwagę stan obecny, prawdopodobnie już wymazaliśmy z pamięci obrazek starej przychodni. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała jeszcze w lutym 2019 roku. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kościuszki 2 w Ostródzie podyktowana była koniecznością. Obiekt za oko nie chwytał. Teraz jest tak. Udało się pozyskać środki z RPO, niestety tylko 50% na to zadanie. Całkowity koszt to ponad 1 700 000, z czego dofinansowania 800 kilkadziesiąt tysięcy, ale nie objęte były tym dofinansowaniem okna, więc musieliśmy ze swoich środków prawie 300 tysięcy jeszcze wyłożyć na okna. Mieszkańcy Ostródy są częstymi bywalcami tego miejsca. Tutaj odbywają się wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i ma siedzibę pogotowie ratunkowe. W starym, odnowionym budynku oby i zdrowie dopisało. Staramy się o środki na wymianę schodów po jednej i po drugiej stronie, bo one są w złym stanie, a to nie obejmowało projektu. No i remont środka, który musi się doczekać wreszcie, bo wiemy, jak ona wygląda w środku. Celem głównym projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności energetycznej oraz podniesienie standardu cieplnego budynku. Rozpoczęły się zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców mieszkających na terenie Mławy. Pierwsze spotkanie miało charakter zapoznawczy. Wzięli w nim udział uczestnicy kursu oraz wolontariusze. Zajęcia są częścią kampanii społecznej Zamieszkaj w Mławie. Na terenie Mławy i powiatu mławskiego w tej chwili mieszka około 6,5 tysiąca obcokrajowców. Chcieliśmy im w jakiś sposób pomóc zaklimatyzować się w naszym mieście i ze względu na to, że dla wielu jest to miejsce być może docelowe, chcieliby u nas zostać na dłużej, pomóc im po prostu w integracji, w nawiązywaniu dobrych relacji z mieszkańcami naszego miasta. Wolontariusze zostali zapoznani z organizacją i planem realizacji przyszłych zajęć. Otrzymali także materiały pomocnicze. Studenci natomiast wypełniali testy kwalifikacyjne mające na celu sprawdzenie ich stan wiedzy. Sprawdziliśmy testy kwalifikacyjne i zaraz dołączymy naszych studentów do odpowiednich grup w zależności od wyników tych testów, dni tygodnia i godzin, które odpowiadają im, a także naszym wolontariuszom, które te lekcje przeprowadzą. Lekcje języka polskiego poprowadzą wolontariusze, mieszkańcy Mławy, którzy bardzo chętnie przystąpili do projektu. Zainteresowanych poznaniem języka polskiego również nie brakowało. 30 uczestników zajęć i 12 wolontariuszy zgłosiło się do projektu związanego z akcją Zamieszkaj w Mławie, lekcje dla cudzoziemców. Projekt już ruszył, jesteśmy po pierwszym spotkaniu, na którym wszyscy zapoznali się z programem takim ogólnie przyjętym, opracowanym przez mieszkanki naszego miasta. No i w tej chwili jesteśmy w trakcie dalszych procedur. Zajęcia językowe mają pomóc słuchaczom w lepszym poznaniu polskiej kultury, a także wpłynąć na sprawniejszą aklimatyzację w mieście. Udział w spotkaniach to także dobra okazja do integracji. Zajęcia językowe potrwają do lutego przyszłego roku. Działdowska Trójka zadbała o patriotyczną oprawę obchodów Święta Niepodległości. W parafii Świętego Wojciecha dało się to odczuć. Specjalnie na tę okoliczność przygotowane były śpiewniczki i przyszło bardzo dużo ludzi, nie ukrywam. No, to było fantastyczne wydarzenie, bo wybrane pieśni były odśpiewane nie tylko przez chór Our Voice i Cudawianki, ale wszyscy ludzie włączali się w śpiewy. Dnia następnego uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Działdowie nadal świętowali. Konkursy pieśni legionowych, żołnierskich, patriotycznych i quizy. Ponadto prezentacje multimedialne. Wszystko w temacie odzyskania niepodległości. Uczniowie, którzy biorą udział w montażu słowno-muzycznym, bardzo zaangażowali się w wystąpienie. Przedstawiają scenę, która związana jest z historią Polski dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości.
niezwykle poważnie podchodzą do roli, którą pełnią w tym przedstawieniu, by oddać ducha historii. I myślę, że efekt na pewno jest godny uwagi i myślę, że wzbudzi zainteresowanie. Poprzez śpiew, poprzez również konkursy wyrażają to, że są patriotami i również chcą odgrywać jakąś tam swoją część ważną w życiu szkoły i w życiu takim szerszym, czyli Polski. Lekcje historii są niezbędne, ale to właśnie poprzez takie akademie młodzież jest w stanie przyswoić wiedzę w dostępny i szybki sposób, a na pewno przyjemny. Nowoczesne technologie zastępują wysłużone, często awaryjne rozwiązania. Już 19 listopada będą mogli z nich skorzystać mławscy radni. Urząd Miasta w Mławie zakupił kompleksowy system do obsługi sesji Rady Miasta. W jego skład wchodzą oprogramowanie, mikrofony oraz tablety. Dotychczasowy system nie zawsze się sprawdzał. Często mikrofony się dezaktywowały, wyłączały się akumulatory i to niestety zakłócało sprawny przebieg sesji. Dlatego taka decyzja, aby kupić nowy system, który się składa m.in. z 23 tabletów oraz z jednostki sterującej tym wszystkim i okablowania. Nowoczesny sprzęt nie tylko usprawni pracę na sesjach. Tablety zakupiono z myślą o ekologii. Urządzenia mają ograniczyć zużycie papieru. Chcemy ograniczyć drukowanie materiałów, które dotychczas przesyłaliśmy pocztą do radnych. Będziemy wszystko przekazywać drogą elektroniczną, a radni będą mogli za pośrednictwem tych tabletów, które im użyczyliśmy, odbierać wszelkie materiały. Poza tym oczywiście tablety będą służyły do stałego komunikowania się z biurem rady, przekazywaniem różnych zaproszeń, informacji i wszystkiego tego, o czym warto wiedzieć, z czym warto się zapoznać. Tablety stanowią element majątku miasta Mława. Zostały przekazane radnym do końca kadencji. Wszyscy radni zostali przeszkoleni z zakresu ich obsługi. 23 urządzenia kosztowały ponad 19 tysięcy złotych. Kompleksowy system do obsługi ma łączną wartość prawie 55 tysięcy złotych. Akademia z okazji Święta Niepodległości nie ma innej opcji. Przygotowana została starannie. Przed nami występ dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Nidzicy w montażu słowno-muzycznym ukazującym drogę Polski do niepodległości pod tytułem Miejcie nadzieję. O mamo, oczy, oczy, z uśmiechem do mnie mów. Nidzicka społeczność szkolna nie zawiodła. W końcu i powaga wydarzenia tego wymaga. Patryk Kozłowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego, odczytał list wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. 11 listopada jest jedną z najważniejszych dat w polskiej historii. Do tego dnia, 101 lat temu, po 123 latach politycznego niebytu, niewoli, upokorzeń, odrodziła się wolna Polska. 11 listopada 1918 roku spełniły się marzenia tych, którzy przez ponad 100 lat żyli nadzieją, że ich ojczyzna będzie wreszcie niepodległa. Obchody w naszym kraju mają charakter doniosły, jednak kształt uroczystości nie zawsze spotyka się z akceptacją czy tolerancją. Trzeba to zmienić, podkreśla burmistrz Nidzicy. W Warszawie w dniu dzisiejszym jest 10 marszy. W tych 10 marszach idą przecież Polacy, a powinni iść w jednym marszu, tak jak my w Nidzicy. Łączymy się, nawet mimo różnic poglądowych, potrafimy prawdziwie świętować. Myślę, że jesteśmy wzorem dla innych. Dzieci i młodzież z jedynki godnie przygotowały się do święta. Szkolna akademia została doceniona i nagrodzona oklaskami.
serię potrąceń pieszych w Olsztynie. 7 listopada na oznakowanym przejściu dla pieszych na ulicy Partyzantów w Olsztynie doszło do potrącenia dwóch osób. Z kolei 6 listopada na skrzyżowaniu ulic Witosa i Płoskiego doszło do potrącenia nastolatki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 15-letnia dziewczyna wbiegła na czerwonym świetle bezpośrednio przed jadący pojazd marki Mitsubishi. Dziewczyna z obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Do kolejnego zdarzenia z udziałem osób pieszych doszło wczoraj po południu na ulicy Partyzantów w Olsztynie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowo Toyotą potrącił dwie osoby, które przechodziły przez oznakowane przejście dla pieszych. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Policjanci apelują, by zarówno kierowcy, jak i piesi zachowali szczególną ostrożność przy przejściach. Apelujemy o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu drogowego, do kierowców, aby zwracali szczególną uwagę w rejonie przejść dla pieszych, szczególnie teraz, gdy jesienna aura sprawia, że warunki na drogach są zmienne i bardziej niebezpieczne. Apelujemy również do pieszych o noszenie elementów odblaskowych. To one sprawiają, że jesteśmy bardziej widoczni na drodze, a kierowcy mają więcej czasu na właściwą reakcję. Te cenne sekundy mogą nam uratować zarówno życie, jak i zdrowie. Wielu kierowców niestety nadal lekceważy bezpieczeństwo na drodze. Tak jak 35-latek, który 5 listopada jechał wężykiem po centrum Olsztyna. Całe szczęście został zauważony i zatrzymany przez policjantów. W jego organizmie krążyły 2 promile alkoholu. Okazało się również, że mężczyzna nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę, bo nie miał prawa jazdy. Obchody 11 listopada większość miast organizuje z akcentem muzycznym. Centrum Kultury w Ostródzie zaprosiło na koncert galowy Niepodległa, Niepokorna. Na scenie zaprezentowali się Zamkowy Chór Kameralny pod kierunkiem Andrzeja Kowalskiego, soliści scen operowych pod kierunkiem Macieja Chwały oraz zespół tańca Mazur pod kierunkiem Grzegorza Łabacza. Wszystko zgodnie z tradycją i kulturą. Koncert galowy zwykle zaczynamy uroczystym polonezem w charakterze księstwa warszawskiego. Później zwykle tańczymy Kujawiaka, a po którym następuje oberek i kończymy skoczną polką. Na sobie teraz w tym momencie mamy stroje mazurskie. Są to stroje właśnie z naszego tutaj regionu, z Mazur. Nawiązują one do tych strojów, ponieważ informacje na temat strojów, takich mazurskich typowych strojów, są bardzo znikome. Zastanawiają się etnografowie tak, jak gdzie, kiedy i jak to po prostu ma wyglądać. Natomiast to są stroje, które mają wiernie nawiązywać właśnie do tutaj tradycji Mazurów. Koncert poprzedziła uroczysta msza święta i apel pamięci, po którym zostały złożone kwiaty pod pomnikiem pamięci obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.